W Strzeżewie Paczkowym obchodzono jubileusz 40-lecia pracy sołtysa Bolesława Dziela. Z tej okazji wyprawiono we wsi festyn rodzinny, na który zaproszono jej mieszkańców oraz gości z całego powiatu. Dzisiaj świętujemy 40-lecie pełnienia funkcji sołtysa. No, wspaniały jubileusz. To są 40 lat zaufania społecznego, bo to jest ogromny kawał życia, czasu, pomocy mieszkańcom, pracy na rzecz społeczności tutaj tej lokalnej. Także naprawdę można tylko gratulować i podziwiać, brać za wzór osobowość. Jubilat oprócz sołtysowania w latach 1998-2006 był radnym powiatowym, a obecnie od 3 kadencji jest radnym w gminie Gniezno. 19 lat temu został uhonorowany zaszczytnym tytułem Wielkopolskiego Rolnika Roku 2003. W Strzeżewie Paczkowym żartem mawiają, że jest sołtysem od zawsze. Ja bym podsumował to bardzo dobrze. Jest spokojna wieś, przyjaźni mieszkańcy, zawsze służą pomocą i zawsze są oddani do sołectwa czy w moją stronę. Także ja wspominam bardzo dobrze, chociaż pierwsze początki były to nie to, że złe. Ja poszłem na wybory jako obywatel, jako mieszkaniec. Nie myślałem, że będę sołtysem, no ale były 4 razy głosowanie, na końcu już mi zaczęły panie klaskać. No i przyjąłem, jestem do dzisiaj. Co udało się przez te 40 lat zrobić tutaj w Strzeżewie Paczkowym? Pierwsze to powiem, że się udało zdobyć cały obiekt z budynkami. To dzięki świętej pamięci wójtowi Szydzie, bo oddał mi klucze. Jak poszłem, pani Siekierska się wyprowadzała, czy państwo Siekierscy, poprosiłem o klucze, bo to miało być sprzedane. A poprosiłem o klucze i poszłem do pana wójta, czy odda ten budynek mieszkańcom, czy sprzeda. Usiadłem za stołem i pan wójt pomyślał trochę jeszcze, przepraszam, machnął ręką, a ja tak trzymałem te klucze. Zabierz pan te klucze, to z tego jestem najbardziej zadowolony. Czego powinniśmy panu dzisiaj życzyć? Powiem dalej, no niczego nie chcę, tylko chcę zdrowia. Chcę zdrowia i takiej współpracy jak do dzisiaj z mieszkańcami. Sołtys Dziel jest postacią niezwykle szanowaną, nie tylko w bliskiej okolicy. Jest to osoba bardzo ważna, tym bardziej jeżeli świętujemy 40 lat, to już samo przemawia przez to, że jest to osoba, która dużo zrobiła dla tej społeczności. Kiedy ja obejmowałem 5 lat temu tutaj obie parafie, na terenie której się znajdujemy, to była postać, która chyba była najbardziej znana, pierwsza mi wskazana jako nowemu proboszczowi. Dziękuję dzisiaj Panu Bogu za jego posługę, za jego życie, ale także za jego współpracę. I to, że dzisiaj na tej uroczystości jest nas tak wielu, jest to dowód nie tylko jak kim on jest człowiekiem, ale też ile dla tej społeczności zrobił i cały czas robi. Życzymy mu wszystkiego najlepszego, żeby ta 40 była takim początkiem tego, co przed nim jest nowe, jeszcze zakryte. Z takiego doświadczonego samorządowca można często brać przykład albo przyjść poradę w trudnych sprawach. Przede wszystkim można dowiedzieć się o tym, w jaki sposób kreować relacje międzyludzkie, w jaki sposób potrafić pomagać drugiemu człowiekowi, bo jednak nikt tak bardzo blisko nie jest mieszkańców jak sołtys. I to sołtys jest tym łącznikiem między władzą administracyjną a bezpośrednio mieszkańcem i to sołtys wskazuje często na te sprawy, których my w urzędzie nie zauważamy. A to jest ta osoba, która pierwsza nam nierzadko melduje, co się dzieje w terenie, kto wymaga szczególnej jakiejś pomocy. Tak? Łatwo być sołtysem? No myślę, że to nie jest prosta funkcja. Tym bardziej, że oczekiwania społeczne zmieniały się w ostatnich dekadach, a szczególnie w ostatnich latach. I bycie sołtysem no, wymaga takiej dużej odwagi, hartu, a jednocześnie musi w sobie posiadać empatię i musi mieć ten zmysł wyczuwania potrzeb ludzkich i rzeczywistej pomocy. W Strzeżewie Paczkowym mieszka obecnie 286 osób, a sołtysowi oprócz zdrowia życzono wielokrotnie, by na swej funkcji doczekał kolejnego jubileuszu.
My